No i fantastycznie. Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z The Crew 2. Dawno nie było odcinka, dawno nie było The Crew 2 na moim kanale, ale postanowiłem sobie wrócić do tej gry, bo cały czas pojawiają się do niej update'y i od ostatniego czasu, jak sobie grałem, to w grze pojawiło się sporo nowości, o których nawet nie miałem pojęcia i których nie testowałem do tej pory. Więc chciałbym się troszeczkę pobawić w niej, pojeździć i zobaczyć, co nam daje teraz do dyspozycji. Z ostatniego update'u wiem, chyba z 23 czy 4 kwietnia był taki update, który dodał m.in. Bugatti Divo. Bugatti Divo z 19 roku i parę ciekawych rzeczy, m.in. tygodniowe jakieś zawody, które możemy sobie robić. Zaraz sobie to dokładnie sprawdzimy. Ja sobie ostatnio tutaj w The Crew odpaliłem, znaczy ustawiłem sobie skrzynię sekwencyjną. To nie jest taki manual, że manual, ale sekwencja. I bardzo fajnie się jeździ, powiem wam. Tak. Najbardziej podoba mi się chyba zmiana biegów w motocyklu. Tutaj mam jeden, ale zanim przewinę tą listę, trochę tych aut się już w ogóle nazbierało. Aut, pojazdów w ogóle, bo tutaj mamy nawet śmigłowiec, to jest w ogóle, mnie to cały czas rozwala, że mamy w tej grze do dyspozycji śmigłowiec, który możemy sobie latać i autentycznie mamy widok z kokpitu, możemy sobie, wiecie, te wszystkie zegary widzieć i tak dalej. Mam tutaj Ducati i nie wziąłem go, super. Mam Ducati, które jest bardzo szybkie i jakieś ulepszone już chyba. I to mi się też podoba, że jak wybieramy sobie jakiś pojazd, to na starcie mamy no po prostu luz wrzucony. Musimy sobie wbić ten bieg, żeby w ogóle ruszyć. I widok z kokpitu, to jest to. Tak, już możemy sobie przetestować Bugatti Divo. Jak wejdziemy sobie do dealera samochodowego, to tam mamy taki krótki test. Jezu, ta jazda motocyklem jest zajebista. Już w The Crew 1 mieliśmy motocykle i faktycznie jeździło się nimi super. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten widok z kokpitu. A tutaj jest to jeszcze dodatkowo poprawione, bo lepiej, no, bardziej usprawnione to jest. Ale muszę trochę ponarzekać na The Crew 2 też, bo powiem wam, że tak grając sobie w Forza Horizon 4, przywykłem do tamtej grafiki i wbiłem sobie tutaj i myślę, no nie, coś jest nie tak. W ogóle miałem jakieś ustawienia średnie ustawione. Wiecie, ustawiłem na ultra wszystko, zrestartowałem grę i dalej wszystko jest takie, wiecie, mydłowe, te tekstury są takie rozmyte, nie są dokładne, ten świat gry jest taki, no... No jest, bo jest, mamy tu ogromną mapę, możemy się przenieść, po, wiecie, wszędzie, możemy po całych Stanach Zjednoczonych sobie jeździć, fruwać, latać, pływać, nie? I to jest atut tej gry, ale chodzi o to, że ta grafika, te tekstury nie są takie super szczegółowe w porównaniu na przykład do Forza Horizon 4, nie? No i takie miałem troszeczkę słabe wrażenie, ale jeśli chodzi o właśnie rozgrywkę, to jest tutaj bardzo spoko. Podobają mi się wiele rzeczy, jeśli chodzi o The Crew. A, pozwolę sobie nawet głośniej. Cyk, nie. No i właśnie podoba mi się ta zmiana biegów w motocyklu. Zwłaszcza mamy tutaj, Jezu, ile on ma tych obrotów, nie? Możemy na takie wysokie obroty wejść w tym motocyklu, to jest szok, jak się przesiądziesz z samochodu na motocykl. Patrz, tutaj 10 tysięcy obrotów, to jest tak normalnie, nie? Się zmienia bieg. Oh yeah! Czyli co, mamy sobie Bugatti Divo, jeszcze mam tu chyba parę nowych samochodów, ale nie wiem, czy one mi się dodały do przepustki sezonowej, czy były wcześniej. Jaka kierownica w ogóle. To jest jakaś torówka w ogóle. Nie no, ja nie kojarzę, żebym miał ten samochód. Tutaj sporo graczy jeździ.
Ja nie wiem, czy ich podgonię. Trochę słabo jeżdżę w tej grze. Się totalnie inaczej jeździ niż w Forza Horizon 4. Ale zaraz sobie porobię takie... Tutaj mam wydarzenie, które sobie przyczepiłem z lewej strony ekranu. Muszę zrobić skoki 7000 metrów łącznie w pojeździe wodnym, czyli w jakiejś motorówce. Musimy znaleźć sobie hopkę. To jakiś fotoradar do zaliczenia. Nie zaliczyłem go nawet. Okej. Musimy zrobić te skoki i musimy 7 zawodów ukończyć w trybie normalnym. Chyba właśnie w klasie tego samochodu. Próbuję ich samolotem podgonić. W linii prostej będzie chyba szybciej. Ej, tam jest ze 3 ich. Może jeżdżą sobie w teamie swoim czy coś. Jeszcze ktoś samolotem leci. Aha, tutaj sobie gdzieś śmigają. Może, może oni się Może oni są w jakichś zawodach czy coś. Ty, tutaj tunele, trzeba by było spróbować przelecieć przez nie tymi samolotami. No gdzieś, oni się chyba ścigają, dobra, ja dołączę do nich. Oh yeah. Ej, bo to jest Mitsubishi Lancer Evo 10. To jest też chyba nowo dodany samochód, ale jego można wylosować teraz w maju. Ja nie wiem właśnie, czy oni mają jakiś wyścig odpalony? Chyba nie. O! No dobra, jednak nie mają wyścigu odpalonego, po prostu sobie ktoś się znalazł i ze sobą jeździ. Wow, 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 wow. Już się wszyscy rozlecieli samolotami. Wow. Ja też mam tutaj samoloty. O, następny. Nie, nie, się rozbije. I do góry. Okej. W samolocie nie mamy biegu. Okej, tam ktoś łódką wylądował. Nie, to śmigłowiec. Ja też mam śmigłowiec, nie chwal się tak. Tutaj można się chyba myszką rozglądać? Trochę można. Okej. Samolotują teraz. Właśnie nie wiem, czy to ekipa jest, czy co? Dołączmy do nich, zobaczmy, co będą robić. I znowu będą jechać. Zajebista jest ta gra właśnie pod tym względem. Dobra, spróbuj knuć. O, nie trafię! Ale stanta dowaliłem. Takiego stanta w Forze się nie zrobi, nie? Dobra. Co to było? Jezu. Nie dogonię, i oni. Ja nie mogę. Jak się trochę od nich oddalić, już całkowicie nie da się ich dogonić. Oni chyba tak jeżdżą bez celu, po prostu się ścigają ze sobą. Fajnie. No dobra, ale musimy. My mamy zadania do zrobienia na dzisiaj. 7000 metrów muszę gdzieś wyskoczyć. I tak zastanawiam się, w którym miejscu będzie jakaś skocznia. O! Proszę bardzo. Tu mamy jakąś hopę i powinno. Jak skoczę z tego, to powinno mi chyba zaliczyć, nie? Także co, musimy się tam przemotorówkować zaraz. Ja mam taką jedną szybką motorówkę, co wam pokazywałem przed chwilą. Teraz będę chyba tu się zwodować w kilka sposobów. Albo wskoczyć do samolotu, albo rozpędzić się do wody i... Yeah. I tu mamy tą wskocznię gdzieś. Czekaj, to jest... O, tam jest, dobra, muszę zawrócić wokół tej skały. W ogóle widok z kokpitu, jeśli chodzi o te motorówki, jest zajebisty. Gdzieś tutaj mamy na zegarach jakieś krople wody, nie? Strasznie mi się to podoba. Od samego początku mi się podobały te kokpity. Czekaj, to jest na pewno to. Dobra, 87 metrów, ale czy to jest to? 87 metrów, nie wiem, czym się zaliczyło akurat, bo nie skończyłem ile wtedy. Kurde, to w ogóle jak to chodzi? Nie jest chyba najszybsza motorówka. Dobra, jest, to się zalicza. 7000 metrów może. Gdzie tym skoczyć, słuchajcie? Musimy chyba poszukać na mapie jakiegoś takiego wodospadu, co? Wodospad i z tego wodospadu skoczyć, bo tutaj to będziemy skakać chyba w nieskończoność. Tak, spróbujmy poszukać. Tutaj mamy jakąś rzekę.
tu... To... No to... Myślicie, że dam radę tutaj? Czekaj, się muszę gdzieś przeteleportować, może tu? Tak. Tu się mogę wtagować. I zobaczymy, czy ja w ogóle tą motorówką w tej rzece będę mógł pływać. Pojadę trochę na przełaj, gdzie to jest? I chyba, no mam nadzieję, że będę mógł sobie w niej pływać i skakać przede wszystkim. Więc to jest gdzieś tutaj. I jedziemy. O kurde, kawał drogi. No to weźmy sobie samolot. Oh shit! Oh shit! Dobra, nie tylko. Gdzie jest to? To tutaj jest, tak? O, samolotem już jestem na miejscu. Okej. Okay. Celujemy i łódka... Cyk! Oh shit! Dobra, jeszcze raz. Samochód. I cyk. Nie, no powinno się udać. O! I teraz wypadałoby znaleźć jakieś wodę. Ja nie wiem, czy w ogóle płyniemy... Czemu ta woda jest taka spokojna tutaj, zobaczcie. Nie jest zburzona w żaden sposób, nie? Warto by było znaleźć tu jakiś wodospad. W ogóle nie jest... Nie jest motorówka na takie miejsca, kurde. Ona nie powinna tutaj w ogóle pływać. Powinna zahaczać o te... O mieliznę tam. Ło! Nie, bo ja mam... Ja w sumie mam inną motorówkę. Ta jest fajna. Ale widzicie, jaka jest sytuacja. Mam tutaj coś takiego jak speedboat. I nie wiem, czy to będzie dobrze. Albo to jest... To nie wiem, czy to jest traktowane jako pojazd wodny. Chyba nie. Dobra, weźmy sobie to. I... Oh yeah. No i tu będziemy śmigać. O kurde, jakie to szybkie. Teraz musimy znaleźć jakiś wodospad naprawdę bardzo duży, żeby napić te skoki, bo póki co, no to spływam jakby z tej rzeki i nic się nie dzieje, nie? Prędkość maksymalna tej motorówki nie jest jakaś porażająca. Wow! To też się zaliczyło? Może od kamieni będziemy się wybijać? Czekaj. Działa! Czekaj. A co jakby tak wziąć samolot i... Nie, tak nie działa. Musimy to jakoś ogarnąć. Spoko, ja to zaraz ogarnę. Na razie ta motorówka dobrze działała. Od kamieni można się wybijać, czyli nie muszą to być takie dedykowane skocznie. To jest plus. Może uda się przeskoczyć z jednej rzeki na drugą. A zobaczcie, spłynąłem sobie tutaj z dość dużej wysokości, kurde, z jakiejś góry. Ta rzeka w ogóle nie była tutaj wzburzona. Teraz w ogóle płynę pod górę rzeki. What? Ale dziwne. Zobaczcie, tu jest dół. Tu jest depresja jakaś. Ale tak woda nie działa. Coś tu, kurde, jest nie tak. W tej grze źle działa woda. Dobra. Musimy się przelecieć trochę samolotem. I poszukać miejsca, gdzie można skakać taką motorówką. Bo jakbym zrzucił się teraz na dół motorówką, no to mi tego skoku nie zaliczy. Ja się chyba muszę motorówką od czegoś wybić. I fajnie. Ej, a może do Salt Lake City sobie polecimy? Zaraz. W Salt Lake City jest skocznia. I powinna ona się, ta motorówka, stoczyć z tej skoczni, nie? Ty, a tu jest jakieś jezioro, może jest Tama? Nie, tu jest jakiś mostek, ale jakby była tutaj Tama albo coś, jakaś taka skocznia. Tu jest powalone drzewo. Ach, musimy znaleźć Salt Lake City, to gdzie to było? To było... To nie tu... Było gdzieś w tej części. O, jest, Salt Lake City. I tu musi być skocznia. O. I dobra. To sobie podlecimy samolotem. Podróż. Cofamy. Kurde, muszę teraz wystartować.
do góry, do góry. Podlecimy sobie pod skocznię. To jest taki, ja nie wiem skąd mam ten samolot. Ja go chyba kupiłem, albo dostałem, albo wygrałem. To jest jakiś taki stamperski. No ale dobra. I tu jest ta skocznia. Ciekawe, czy będę mógł tą małą motorówką tu wyskoczyć. To zda egzamin. Dobra, stój. Aha, dobra, spróbujemy tak. Rozpędzę się samochodem i zmienię się w motorówkę w odpowiednim momencie. Powinno działczyć chyba, co? Nie działa, no. Szkoda. Chyba musimy do wody wylądować. Co by tu zrobić? Albo może z jakiejś góry skoczyć, czy coś? Nie? Czekaj, bo to... Aha, tu się to trzeba oddalić, cyk. I tak. Tutaj mamy jakieś różne rzeki. Przybliżymy sobie widok. Ale czy będzie tu... Są termy jakieś gorące. Czy będą tu jakieś takie hopki? Takie, wiecie, naprawdę duże, nie? Bo to chyba chodzi o to, żeby wylądować w wodzie. Ja to zawsze jestem, kurde, jakiś kombinator. Nie mogę normalnie grać chyba w żadną grę. Zawsze muszę znaleźć jakieś alternatywne możliwości. W ogóle co to za rzeka? Skąd ona płynie? Tu są góry. Aha, to się chyba tutaj rozstaguje. Dobra. Ivory Springs. I tutaj nic nie ma. No żadnej skoczni tu nie zrobili. Serio. A jakby tak skoczyć z jakiejś góry i udałoby się wylądować do wody, to by było, co by było, chyba całkiem spoko, nie? Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale chyba to jest dobrze przemyślane i nie da się tego za bardzo oszukać. Ale powinno być dużo takich hopek. No 7000 metrów musimy naskakać. Jest dużo. 7 kilometrów skoku. Ja pierniczem. No ale dobra, spróbujmy sobie trochę popływać. Już nie będziemy chodzić cały czas w tej mapie, nie? Kurde, nie to miałem na myśli, ale dobra. Tutaj też możemy wystartować. Do góry, do góry, do góry. I co, wyznaczymy sobie miejsce na mapie jakieś. Ja tutaj jeszcze mam inne samoloty. Nie wiem, który jest z nich najszybszy. Tutaj niby pojawia się jakaś prędkość maksymalna, ale serio? Samolot i 380 km na godzinę. Mam tutaj Spitfire'a, który tylko 243 km na godzinę leci maksymalnie. 1496 koni mechanicznych. No i jakim cudem? To... dziwne jest, ale dobra, tu mam niby taki najszybszy samolot. To jest ciekawe, bo jak go kupujemy w sklepie, to on ma tam pokazane, że maksymalnie może lecieć jakieś 500 km na godzinę. W sumie jakiś tam wolny nie jest. Okej, teraz grafika wygląda dosyć ładnie. Ja sobie wezmę widok z kokpitu. Strasznie lubię ten widok z kokpitu samolotu. O kurde, to wygląda jak jakiś myśliwiec, nie? Przerobiony na jakiś cywilny samolot. Mamy tutaj lusterka wsteczne, jakby ktoś tam chciał sobie poparkować. Nie wszystkie zegary działają, ale zobaczcie, działa tutaj minimapka. Mamy ikonkę samolotu w kokpicie i pokazuje nam się mapka, gdzie lecimy. Nie, drogi tam jakieś i tak dalej. On nie jest taki aż super zwrotny jak te inne samoloty akrobacyjne, ale... jest. Okej. Okay. No, czy my te 7000 metrów skoczymy, to ja nie wiem. Kurde! No to miałem zajebić tego celu. Okej. Okay. Ty, jakie on ma, zobaczcie, on ma tutaj wydechy. To jest jakiś motherfucker, nie? A tutaj dodali jeszcze, no sporo tych rzeczy dodali w ogóle do The Crew. Naprawdę dużo teraz. I cały czas na przestrzeni ostatnich miesięcy coś tam się pojawiało, nie? A co to jest? Aha, to test jakiś. Gdzieś tu chyba jest wylot tej rzeki. No ale chyba, żeby poskakać, to musimy sobie poszukać jakichś takich miejsc do skoku, nie? Takich najlepszych. Jeśli macie jakieś propozycje,
walcie w komentarzach, bo powiem szczerze, nie wiem gdzie tutaj. To musi być chyba w jeździe dowolnej, to nie może być w żadnych zawodach, a zresztą w zawodach i tak. No jest. Też już prawie 200 metrów skoczyliśmy. Tam później coś wygrywa się z tego, nie? Kurde, ale jak to wygląda? Mamy kilka siedzeń w tej motorówce, no jest jakaś kozacka. Czekajcie, mapka. Czy jest jezioro, ja stąd nie mogę wypłynąć? Nie, jest, no jest tutaj, to czemu nie nie widziałem tego? Tu musi być chyba sporo rzeczy do skoków. O, czekaj. Tu są jakieś skały. Nie, to są znowu jakieś barki, ale myślę, że ja od tych skał dam radę się powybijać. To są zawody, można wziąć w nich udział. Ja akurat mam taką motorówkę do tego. Tylko zastanawiam się właśnie, musimy sprawdzić, czy ta motorówka poleci dalej od tej małej, powiedzmy. O, shit. Skały ciężkie. O! Jest! Okej, okay, tutaj mamy hopki takie już prawidłowe. O, z tych się ładnie wybija. Okej, okay, ile tam mi pokazało, że skończyłem? Bo mi zasłania coś. Ej, dobra, nabija się to dosyć szybko. Trzeba tu spędzić pół dnia. Jakieś wyróżnienia mi się podobają, jak chcę widzieć, ile ja skaczę! 33 metry, okej, okay, teraz pokazało mi 33 metry. No, myślę, że tutaj prędkość gra główną rolę, nie? 38. 40. No dobra, ale mam jeszcze inne motorówki. Ta ma 132 punkty. To jest chyba taka najszybsza. 139, ta jest jeszcze szybka. Ta ma tylko 55, więc nie wiem. Ale spróbujmy. Spróbujmy tą wskoczyć. Może poleci dalej, bo ona rozpędza się dosyć szybko, nie? Ale prędkość maksymalna jest. Co? Ej, czekaj, ja przeszurałem po tym i to mi zaliczyło jako skok. Chyba. Nie no, słabo. Musimy znaleźć łódkę z najwyższą prędkością maksymalną. 267. No, tutaj jest chyba najszybsza. Szkoda. To jest wolny, taki poduszkowiec mam też. 240, no te są chyba najszybsze. Innych motorówek zresztą nie mam. One chyba dosyć drogie są. Musiałbym sobie porobić jakieś zawody, żeby części odblokować do nich. Nie, bo to ma w ogóle... Czekaj, ile? 2500 koni mechanicznych, a ta ma 2300. Jezu, co to za potwory są. Ta ma tylko 700, ale ta jest jakaś super opływowa, nie? Jakaś tam coś tam. Tu mam jeszcze takiego potwora. To jest taka podstawowa, którą się dostaje na samym starcie. Ona ma jakieś tam lepsze części czy coś. Jakieś tam, nie wiem, że wyżej możemy lecieć, czy dłuższe nitro mamy. Bo niektóre części tutaj też zwiększają nitro, nie? Czy tam na przykład szybciej się ładuje, czy coś takiego. I cyk. No, 600 metrów dopiero. Muszę obczaić jak to się tam skacze, tak super daleko. I jak to szybko zaliczyć. Znaczy, myślę, że spędzę tutaj parę godzin, żeby sobie skakać. Odpalę jakiś serial na Netflixie i poszli, nie? Się samo nabije. Ale właśnie tak się zastanawiam, jak to zrobić. Może... Ej, bo tu są jakieś skały blisko tej wody. Może z nich się sturlam i to zadziała. Co? Spróbujmy. Czekaj, muszę sobie widok skupić. Jezu, ale te krople fajnie wyglądają na szybie. Ja pierdziut. Patrzcie na to. Wow. Ale mi się teraz pitok uruchomił, jak to zobaczyłem. No dobra, to tutaj mamy skałę. Dziwne odbicia w wodzie też tutaj mamy. I teraz tak. Nie no, to będzie źle.
Wow! To było dobre. Moja suka już dzisiaj wykąpana. Doskonale. Nie, spróbujmy tam na tej skale zatrzymać się na chwilę. Na przykład samochodem. O. McLaren świetnie się do tego nadaje, myślę. Łódka, łódka, łódka. Jak brak miejsca, dawaj. Kurde. No i co? No i nie fajnie. Ale musiał obczaić jakiś pomysł. Jeśli macie jakieś tipy co do, czy no, porady co do Decru 2 i co do zaliczania tych wszystkich rzeczy, to piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Na następnym odcinku myślę, że sprawdzę sobie to Bugatti Divo. Tylko ono kosztuje trochę, nie? Jeszcze 500 000 mi brakuje. Szkoda, że to fur nie można sprzedawać. No, do zobaczenia następnym razem. Hejka. No i fantastycznie.